Dzisiejszym opuszczonym samochodem jest dragowy Nissan GT-R, który należał do Mitko Wasilewa, czyli lidera diamentowego bloku, chyba tak się nazywała właśnie ta liga. Ja jestem pan tutaj i witam was i już wam pokazuję miejsce, w którym się to auto znajduje. Jest ono dostępne, będzie ono dostępne do 7 maja, także macie jeszcze trochę czasu, no prawie tydzień. I zobaczcie sobie, no w sumie tydzień, macie tydzień, żeby ten samochód sobie powinąć i zobaczcie, że tutaj teleportujecie się do warsztatu i tuż za nim, za skokiem właśnie znajduje się to auto. Zaraz pokażę zresztą, jak będę wyjeżdżał. Więc ogólnie ja ten samochód kiedyś już nagrałem, jakby za pierwszym razem i ogólnie nagranie się jakoś zepsuło i tak dalej, więc po prostu no nie wyszło, więc go nie wrzuciłem, a bardzo przykro, bo w sumie myślę, że fajnie jest mieć takiego GTR-ka i wydaje mi się, że już jedną właśnie jakby edycję mam. Jest to auto dragowe, więc za dobrze nie będzie skręcać. Ogólnie nie będzie się super zachowywać na drodze i gonią go korwety, czyli jest on dosyć mocno, dosyć mocnym samochodem, tak? Jednym z tych mocniejszych w grze, albo seryjnie już dosyć sporych punktowo, prawda? No i ogólnie to, jeśli nie macie tego samochodu, dużo osób pyta, więc spróbuję w tym odcinku powiedzieć to na początku. Na początku podstawową rzeczą musicie mieć połączenie z internetem. Jeśli macie PS-a albo Xboxa, to najprawdopodobniej musicie mieć chyba PS Plus, czy tam Golda. Nie wiem, czy musicie to mieć. Wydaje mi się, że podstawą jest, żeby mieć internet, a czy trzeba mieć tego Golda i tak dalej, to już, no, myślę, że ktoś w komentarzu. Napiszcie w komentarzu, ja przypnę ten komentarz, czy trzeba mieć Golda, czy tam PS Plus, żeby mieć opuszczone samochody. No i myślę, że postęp w fabule nie ma tutaj wielkiego znaczenia, choć tak naprawdę też, no, ludzie mówili, że nie trzeba wcale mieć żadnego dużego postępu w fabule, żeby te samochody kraść. No, chciałem jakoś tutaj porobić, ale nie za bardzo mi się udało. Więc to by było chyba na tyle z takich objaśnień na początek. No ogólnie ten GTR nie podoba mi się tylko ze względu na felgi, a malowanie jest całkiem schludne i w ogóle jest całkiem przyjemny. Co tu się wyprawia, proszę państwa. No ale tak jak mówię, jest to auto dragowe, więc on nie skręca zbyt rewelacyjnie, a w zasadzie prawie wcale nie skręca. O, ten mi chciał tu wyłączyć, za to przyspiesza bardzo dobrze, no zresztą wiadomo. No i wypadałoby go ulepszyć, żeby troszkę się nim pościgać. Myślę, że na GTR na dragi będzie całkiem przyjemnym samochodem. Troszkę tutaj katuję go do odciny, bo nie słyszę. No mam grę na słuchawkach, nie na słuchawkach, tylko właśnie mam grę na... Ojojoj, wyłącza mnie. Mam grę na monitorze, dlatego że wtedy się nie rozkojarzam. Zobaczcie, co się dzieje. Jedynkę tutaj mamy bardzo krótką. A to dziwne, bo w samochodach dragowych w zasadzie nie powinno być w ogóle tyle biegów. W sensie zobaczymy, ile on ma biegów za chwilkę, sobie przetestujemy. Dwójak wbijaj, ojejku. No ciężko będzie uciec. Taran nadciąga ze strony, z której jechaliśmy, to w ogóle jest dosyć śmieszne. Spróbujemy sobie teraz tak. Chciałem przedłużyć na biegu, nawrócić tutaj na tej trawce. No serio, prosto w skałę. Dawaj, 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 dawaj. Dwójak, trójak. Dobra, on się całkiem spoko zbiera, tylko widzicie, ciężko jest nim podskręcać. W każdym razie, on ma tu 5, 6, 7 biegów, jakie to jest bez sensu, słuchajcie. Jeśli gra przygotowuje samochody, które są przystosowane do dragu, to powinni wiedzieć, że im mniej biegów, tym lepiej, prawda? Więc 7 biegów na drag to jest bez sens, moim zdaniem, choć wiadomo, że to auto seryjnie już ma tam 6, no 7 biegów raczej nie ma. 6 biegów i chyba nie chciało im się po prostu jakoś tam kombinować, choć ciekawie by było właśnie mieć sobie edycję samochodu jedyną w swoim rodzaju, która ma na przykład tylko 3 biegi, bo auta dragowe czasami mają, no nie wiem, czy jeden bieg, jak elektryczny, ale na pewno mają 2 biegi, może 3, jeden taki bieg powiedzmy do zwykłej jazdy, załóżmy, do takiej prostej jazdy, a inny na tor, no nie? Ale to jest różnie, zależy też od samochodu, od silnika, jaki mamy w nim. No Tesla, prawda, ma chyba tylko jeden bieg, z tego co wiem. Oj, 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 oj. No Tesla zresztą jest samochodem z automatyczną skrzynią biegów. Co nie zmienia faktu, że samochody z automatem też mają biegi, tak? I nawet mają sprzęgło, słuchajcie, tylko to się jakoś inaczej nazywa. Łożysko kulkowe? Jakoś tak. Nie wiem, już nie pamiętam. Jakoś się nigdy tym nie zajmowałem, no dawaj skręcaj, kurczę, nie chcę skręcać ten samochód, zresztą no nie dziwne, tak? A wjedźmy sobie na chwilkę na normalną drogę, całkiem szybko się tu nitro odnawia i zobaczymy, jak szybko przyspiesza, tak po prostu, no zanim jeszcze wjedziemy do kryjówki. Może nie uciekaliśmy jakoś bardzo długo, ale było to dosyć męczące, zobaczmy sobie. Jedź, jedź, tutaj sobie staniemy na pasie. Jedynkę ma krótką, więc to nie będzie zbyt mocne. No,
całkiem się zbiera, no nie jest jakoś super ulepszony, ale widać, że coś tam jedzie, no nie ma rewelacji, nie ma rewelacji. Nie ma rewelacji, niestety, i nie trafiłem, bo nie da się skręcać. 4 minutki 27 sekund, jeszcze z tym moim przejazdem takim specjalnym. Zobaczmy w ogóle, ile mamy tu punkcików, bo pewnie nie jest ich jakoś bardzo dużo, tak koło 300, a nie, no 351, to on jest prawie wymaksowany. Części, jakie w nim mamy, to 15, czyli w zasadzie jeszcze da się tylko 3 poziomy wyżej wziąć części. No to nie wiem, czy on będzie jakiś świetny na dragi, za to nitro mamy na maksa, zobaczcie. Nitro mamy pojemność na maksa, co jest chyba, nie wiem, czy w każdym samochodzie dragowym tak jest, to jest na pewno plus. Więc teraz jak sobie ten samochód ulepszymy, to i tak będziemy mieli nitro na maksa. A zobaczę, jak miałem tego poprzedniego ulepszonego, bo to nitro na maksa jest bardzo, bardzo ciekawe. Tu mamy mojego ulepszonego zwykłego do zwykłych wyścigów, tu zobaczcie, mamy nitro 6,4 tylko. Wejdziemy sobie na drag i ja nie mam tego samochodu, wiecie co? Nie mam go, ale zobaczmy inne dragowe samochody. Wszystkie mają pojemność nitro 10. No widzicie, czyli jednak to jest po prostu taka specyfikacja i tak to działa. Okej, w takim więc wypadku ja nie będę sobie tu nic kombinował, ten samochód już mam. Możecie się mu przyjrzeć troszkę bliżej. No, jest zrobiony bardzo schludnie, jedynie co, no to te felgi są dragowe, prawda? Nie pasują moim zdaniem do tego samochodu, ale ogólnie jako samochód bossa, no to tutaj się postarali, tutaj widać, że zrobili samochód ładnie. Że no jest w porządku, tak? Wszystko jest kolorystycznie dopasowane, wszystko się zgrywa, kolor, który zresztą pasuje bardzo do GTR-a. No, wnętrze jest co prawda pomarańczowe, no ale ono jest takie oryginalnie, jest to zresztą rocznik 2017 tego samochodu. No z przodu tutaj te dokładki i tak dalej, to wszystko, żeby była aerodynamika, choć prawda w grze to za bardzo nie działa, no to musi być. Jakiś mały dyfuzorek. No i przyjemnie, naprawdę przyjemnie, akurat ten samochód mogę szczerze powiedzieć, że mi się podoba. No ma kilka mankamentów, które bym zmienił, zresztą sam mój, zobaczcie sobie, wygląda tak. Więc mój też jest, można powiedzieć, zbliżony do tego. Mój jest co prawda zrobiony na taki ultra stance, żeby były spasiki i tak dalej, no ale kolorystycznie nawiązuje. O właśnie, mam rejestrację sztos. A powiedziałem sztosik, w sensie nie miałem tego na myśli. No ale dobra, wyjdziemy sobie tym moim z kryjówki i się pożegnam. Ten mój jest wymaksowany, jeździ całkiem szybko, ma też niebieski dym spod opon, z tego co pamiętam. Więc no, robiliśmy go na live'ie, tego tak to było, patrzcie. No oczywiście, że tak. No ale ten mój to się zbiera o wiele lepiej, zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Dawaj, jedyne. No, znaczy, wiecie co, porównywalnie w sumie. Porównywalnie, w sensie dragowy zawsze się będzie zbierał troszkę lepiej, bo specyfikacja taka jest po prostu. O, steka mi wbiło w ogóle, dobra. Więc staniemy sobie z tym moim. I ja wam podziękuję bardzo, zrobimy sobie stęsik, zobaczcie, ultra spasik, wszystko dopasowane, no bo o to mi też chodziło. Staniemy sobie troszkę bardziej do światła, żeby było go w ogóle widać, bo nie za bardzo teraz widać, jak on wygląda w zasadzie. O, może tutaj będzie troszkę lepiej oświetlony przy tym samolocie. O, zdecydowanie. No, więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jakieś tam komentarze, łapy, to wiadomo. Powodzenia, bierzcie ten samochód, powijajcie go sobie. Będziecie mieli lekki problem, prawda, z tym możliwie skręcaniem, ale dacie radę, spokojnie. Przecież kto jak nie wie. Policja ciężka, jak zawsze. Odcinek krótki, bo... krótki? No, nagrywam go dosyć długo, ale tam jeszcze chciałem, żeby nie lagowało, to chwilę sobie jeździłem. Następny odcinek to będzie najprawdopodobniej z serii z Grida, bo chciałem go dzisiaj nagrać, ale Dawid mi wysłał właśnie. Podziękowałem Dawidowi. Jeśli nie podziękowałem, to bardzo dziękuję, Dawid Bartyzel, który mi to podesłał, bo już mu raz dziękowałem i chyba zapomniałem. Nie wiem, to jeszcze raz dziękuję i widzimy się w następnym. Cześć!